Sprawdźmy teraz, jak będzie wyglądał ten bilans otwarcia dla spółki Topware. Przypomnijmy sobie, co jednostka posiada, jaką formę majątku posiada na początku, w momencie kiedy otwiera tą działalność. Powiedzieliśmy, że jednostka będzie posiadała samochód. O wartości 120 tysięcy złotych, który został sfinansowany poprzez kredyt bankowy, i towary, które również zostały sfinansowane poprzez kredyt bankowy, oraz środki pieniężne, które jednostka wpłaci na rachunek firmy jako kapitał zakładowy. Stąd, jeżeli chodzi o formę majątku, czyli aktywa, będziemy mieli aktywa trwałe w postaci samochodu, bo samochód będzie użytkowany zapewne przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. Natomiast w ramach aktywów obrotowych, czyli aktywów, które będą wykorzystane w ciągu 12 miesięcy, to będą na pewno towary, bo liczymy na to, że zostaną w tym okresie sprzedane oraz środki pieniężne na rachunku bankowym. W sumie aktywa wynoszą 200, 250 tysięcy złotych. Teraz możecie się tutaj zastanawiać i powiedzieć: tak, no dobra, my mamy nadzieję, że te towary zostaną sprzedane w ciągu 12 miesięcy, ale co się stanie, gdyby nie zostały? One nadal będą traktowane jako aktywa obrotowe, ponieważ liczy się tutaj zamiar. Jednostka ma zamiar sprzedać te towary w najbliższych 12 miesiącach. Z drugiej strony, musimy odzwierciedlić, w jaki sposób zostały sfinansowane te elementy majątku, czyli wykazać pasywa. I tak jak wspomnieliśmy, Środki pieniężne wpłacone jako za, kapitał zakładowy to są środki z prywatnych rachunków, czyli kapitał własny. Natomiast samochód i towary w sumie kwota 200 tysięcy złotych zostały zakupione na kredyt bankowy, czyli w bilansie w pasywach pojawią nam się kapitał własny 50 tysięcy złotych i kapitał obcy 200 tysięcy złotych. Ja tu wymieniam zobowiązania krótkoterminowe, ale te poszczególne Podkategorie w ramach aktywów i pasywów oczywiście będziemy omawiać już za chwilkę. W sumie pasywa 250 tysięcy złotych. I oczywiście to co tutaj możemy zauważyć to fakt, że metoda bilansowa jest tutaj zastosowana i suma aktywów w formie majątku jest równa sumie pasywów, czyli źródłom finansowania. Tyle wprowadzenia. Teraz spójrzmy sobie, jak wygląda bilans bardziej szczegółowo i z jakich składa się elementów.